Największą nekropolią w Kaliszu jest cmentarz komunalny przy ulicy Poznańskiej. Zaczął powstawać w latach 60. XX wieku, a pierwszy pochówek odbył się 25 stycznia 1971 roku. Powstał na terenie byłego poligonu wojskowego w Kościelnej Wsi. Obecnie na cmentarzu Chowa się kilkaset osób rocznie. Początkowo groby były tworzone, chowane były osoby od kaplicy w kierunku obecnej dzisiaj kwatery numer 7 czy 35, czyli w górę leciutko po lewej stronie. I to jest ta najstarsza część cmentarza. Jeżeli chodzi o ilość pochowanych, to jest ponad 22 tysiące już osób, które tutaj pochowaliśmy. Powierzchnia cmentarza przekracza 22 hektary. W tym roku zamontowano monitoring przy głównych wejściach, który będzie rozbudowany. Aktualnie rozpoczęto modernizację domu pogrzebowego wraz z kaplicą. Prace te zostaną ukończone w kwietniu 2016 roku.